Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy film będzie o wynajmie samochodów z lotniska. I uwaga, będę mówił, jak nie zostać wyrolowanym, żeby nie zostać z tak zwaną ręką w nocniku na lotnisku bez samochodu. To, co teraz pokazuję, to jest prawda. Samochód za 38 eurocentów na dzień. Wpisałem sobie w wyszukiwarce, w firmie, nie będę ukrywał, losowo wybranej. Takich jest więcej, ale powiedzmy, że sam korzystam. Goldcar. Na tydzień wynajem samochodu. Cena za tydzień, proszę spojrzeć, 2,69. I pytanie, gdzie jest haczyk? Uwaga. Haczyk pierwszy. Jeżeli wybierzemy ten samochód, zaoferują nam oczywiście lepszy. Za tylko euro więcej. Nie chcę. Musimy spojrzeć na warunki wynajmu, czyli ile mamy w tym samochodzie kilometrów do przejechania, czy są nielimitowane. Wszystkie koszty dodatkowe. I uwaga, pierwsza rzecz, proszę spojrzeć. Super Cover Relax. Ubezpieczenie samochodu dodatkowo 140 euro. Jeżeli dostajemy samochód i chcemy go za te kilka euro, które było na początku, to jest wykonalne, jeżeli posiadamy kartę kredytową i mamy na niej ponad 1500 euro. Ponieważ firma zablokuje na naszej karcie 1100 euro i w wypadku pęknięcia szkła, pęknięcia opony, w przypadku zgubienia kluczyka, drobnej rysy na lakierze, z tego 1100 euro ściągną nam maksymalnie ile się da. Czyli musimy taki samochód przed otrzymaniem obejrzeć pięciokrotnie, zrobić zdjęcia nawet najmniejszej ryski, żeby nie być potem obciążony. I gdy zdamy samochód w takim samym stanie, to dokładnie zapłacimy te kilka euro, plus oczywiście dochodzi paliwo. Za to, że to będzie diesel, to potrafią dodatkowo ekstra policzyć sobie 20 euro. Jakaś obsługa, zawlanie paliwa, kilka euro. Sam osobiście to przerobiłem. Zrobiło mi się z kilku euro 250 euro. Ale dlatego, że wybrałem to ubezpieczenie. Teraz pytanie. Czy warto brać to ubezpieczenie? Jeżeli rzeczywiście coś nas spotka, ktoś się włamie, najedziemy na coś oponą, zbije się nam szyba. W tym momencie zapewniam, że to ubezpieczenie powoduje, że oddajemy samochód, kładziemy kluczyk, wychodzimy. Już nie oglądają, nic nas nie interesuje. Tak to wygląda w rzeczywistości. Teraz uwaga, kolejna rzecz, nie? Wszystkie rzeczy, oczywiście kierowca dodatkowy, to jest za każdy dzień dodatkowe pieniądze. Musi prowadzić ta osoba, która wynajęła. Osoba, która miała kartę kredytową, to musi być osoba wynajmująca. Czyli nie można pojechać z czyjąś kartą, jeżeli nie jest się właścicielem tej karty, nie dadzą samochodu. Dużo ludzi popełniło potężny błąd i przyjeżdżając na lotnisko, nie mieli sprawdzone, czy karta jest aktywna. W tym momencie tracimy wszystkie pieniądze, które wyłożyliśmy na rezerwację i musimy na jakąś inną kartę wypożyczyć. Nie mamy karty kredytowej, nie dostajemy samochodu. Nikt nam nie da samochodu bez karty kredytowej. I uwaga, ostatnia pułapka. To już taka, gdy wypożyczamy przez pośrednika. Często wyskakują nam wynajmi samochód, jakieś firmy, nie będę tu używał już nazw, ale firmy, które mają pod sobą firm takich jak Goldcar 10, czyli wyskakuje nam, że mają w firmach typu Avis, w firmach typu Europacar i oni nam dobierają cenowo, a my sobie wybieramy najkorzystniejszą ofertę. Gdy bierzemy firmie pośredniczącej, też dostaniemy ofertę na ubezpieczenie. Ta oferta na ubezpieczenie, na to co powiedziałem, ubezpieczenie od opon
luster, szyb, zarysowań. Czyli ten, tu akurat nazywa się to super relax cover. Gdy to ubezpieczenie bierzemy, to warto pamiętać, nie zabezpieczają nam na karcie już ani grosza. Czyli mamy na karcie przykładowo 200 euro, to w tym wypadku już by to nam starczyło na wynajęcie samochodu. Nie? A jeżeli chcemy z tym zabezpieczeniem, z kaucją, musimy mieć grubo ponad 1200 euro. Jeżeli 1100 pójdzie na kaucję, no to jeszcze doliczyć sam wynajem, możemy się nieźle wkopać. A u pośrednika zaoferują nam ubezpieczenie na przykład niżej. Tu jest 140 euro, zaoferują nam za 100 euro. W tym momencie kolejna niespodzianka. Przylatujemy na lotnisko, bierzemy samochód. Samochód miał być też za 10 euro plus to ubezpieczenie, tylko w mniejszej kwocie. I już się cieszymy, że udało nam się to załatwić. A oni mówią, no ale pan nie ma pieniążków na karcie. No ale ja nie chcę blokady, ponieważ ja wykupiłem to ubezpieczenie. Okazuje się, niespodzianka jest taka. To ubezpieczenie daje nam pośrednik, który zawarł umowę z jakąś firmą ubezpieczeniową. I niezależnie od tego, firma, która da nam samochód, zabezpieczy na karcie 1100 euro, potem potrąci sobie ewentualną szkodę, a to, że mamy ubezpieczenie u pośrednika, to tylko da nam prawa do roszczeń, ale u pośrednika. Później musimy wynajmować kogoś, kto zna język, dzwonić do tego pośrednika i dochodzić swoich praw i oni nam oddadzą to, co potrącono nam z karty. Nie wiem, czy mówiłem wyraźnie, zrozumiale, ale są takie zasady. Czyli można wynająć tanio, trzeba zapłacić kaucję. Dobieramy ubezpieczenie bezpośrednio u wypożyczającej firmy. Czyli w tym przypadku jest Goldcar, czy to będzie Avis, czy to będzie Auto Europe. Wypożyczamy u nich bezpośrednio i u nich bezpośrednio bierzmy te ubezpieczenie. Wybierzmy sobie, kto da taniej. Jeżeli weźmiemy u pośrednika, wybierajmy samochód bez ubezpieczenia. I w momencie, gdy będą nam dawali klucze, te ubezpieczenie dopłacimy od firmy, która daje nam klucze. Wtedy mamy niezabezpieczoną kaucję na karcie i nie stracimy żadnych pieniędzy. Może jeszcze coś pominąłem. Proszę o zadawanie mi pytań na oczywiście na YouTube, czy na moim koncie pedro68@tlen.pl. Chętnie udzielę odpowiedzi, ponieważ wypożyczałem samochody około 40 razy, pomagałem różnym ludziom i wiele razy ludzie zostali z tak zwaną ręką w nocniku. Czyli za każdym razem przed wyjazdem sprawdzamy, czy karta jest aktywna. Sprawdzamy ilość pieniędzy na karcie i dopiero możemy lecieć, bo potem spotka nas rozczarowanie. A tak, no to polecam tą firmę, polecam samochody czyste, kilkuletnie, z małym przebiegiem. Wszystko super. Tylko finał za 7 euro nie wyjdzie nas. Tak tutaj jest pokazane. I co ważne, te tanie samochody, bo ktoś pyta się, dlaczego tak tanio. Hiszpania dysponuje potężną flotą samochodową i te samochody w lato mają zarabiać na siebie, a jesienią są wszelkiego rodzaju oferty, żeby zarobiły na opłaty. Jeżeli ktoś jedzie między wrześniem a lipcem, tanio wynajmie samochód. To mogę naprawdę zagwarantować. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmików.